Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars I dzisiaj moi drodzy, zagramy sobie top model z klanowiczami Jeszcze ani razu w sumie nie grałem z klanowiczami właśnie z nowego klanu, czyli Code Panda Jeżeli jeszcze nie wiecie, no to założyłem swój klan jakiś tydzień temu aktualnie drugie miejsce w Polsce, bądź pierwsze, czasami to się różni, czasami nawet i trzecie. O, jak widzicie aktualnie jesteśmy pierwsi w Polsce. Odcinek jeszcze o klanie, zrobię sobie, jak wbijemy 3 miliony puch klanowych, aktualnie nam brakuje 50 tysięcy, więc jeżeli jeszcze nie wbiliście do naszego klanu, no to gorąco zapraszam, moi drodzy, przyjmujemy od 27 tysięcy pucharków, więc jeżeli macie tyle puszek, no to zapraszam, będziecie mogli brać udział w odcinkach oraz codziennie gram z klanowiczami na live'ach oraz poza live'ami, bo jak widzicie, moje pucharki i stale wzrastają. Oprócz tego, moi drodzy, przypominam wam o konkursie. Jeżeli kupujecie coś z moim kodem, czyli kodem Panda, oczywiście, na przykład te skiny, które są aktualnie na przecenie, ja, jak widzicie, mam tylko tego kolcika, ponieważ wszystkie inne już mam na swoim koncie. Wysyłajcie mi nagrania na mój e-mail. I wśród tych nagrań wylosuję 5 osób, które dodam do znajomych. A to losowanie odbędzie się na live w poniedziałek, jeżeli się nie mylę, bo wtedy wychodzi nowy karnet, Więc do wtedy macie czas, aby wysłać nagranie, jak kupujecie coś z moim kodzikiem. Oraz moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków z właśnie top model, zostawcie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. Dobijmy tutaj tak z 4000 łapek w górę. Ostatnio Wam idzie naprawdę bardzo dobrze, więc myślę, że również Wam się uda dobić 4000 łapek w górę. Oprócz tego zasubskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco. Z każdym odcinkiem oraz liveikiem. Ja już nie przedłużam i lecimy do odcinka. Ale, że aż tyle osób jest aktywnych? Co tu się dzieje? Ty i nagle full. Nie, no, clan to jest potężnie aktywny. Zobaczcie, jaki tu jest spam co chwilę. Cały czas ktoś tutaj pisze. O, tu jest minutę temu i już tyle wiadomości było, więc naprawdę sporo osób, moi drodzy, jest. E, a więc ja już im napiszę, o co chodzi, jakie są kategorie. Myślę, że najpierw zrobimy sobie kategorię skiny z chińskich roków, więc aktualnie w sumie są e, dwa, ale myślę, że dosyć spoko są te skinki. E, I moim zdaniem najciekawsze skiny zawsze wychodzą właśnie na chiński nowy rok. Teraz będziemy mieli tego Lord Spike'a, który jest przepotężny, OX Bula. W tamtym roku był wirus 8 który też jest mega fajny Oraz ten pierożkowy Daryl z dwóch lat do tyłu Też był naprawdę dosyć spoko, więc myślę, że Pierwsza kategoria będą to skiny z chińskich roków Można myślę, że tak powiedzieć A następnie to zobaczymy, jakie kategorie zaproponują klanowicze Dobra moi drodzy, więc startujemy Wziąłem sobie tym razem nitę Zawsze brałem szelka, ale postanowiłem, że wezmę sobie pandę nitę w ogóle ten skinek jest kozacki, nawet ostatnio w sklepie widziałem jak mi ktoś podesłał nagranie jak kupuje skina, że jest za 29 gemów i w ogóle teraz wszystkie skiny mają ogromne przeceny, zazwyczaj właśnie te z chińskiego nowego roku, które już nie wrócą, to są praktycznie 50% taniej, ale na przykład powiedzmy, że ten wirus 8bit też ma dużą przecenę oraz właśnie takie normalne skiny również mają spoko przeceny, więc dziwna sprawa, no ale myślę, że fajny moment, aby kupić jakiegoś skina bo na przykład na takie top modele skinę się przydadzą. Dobra moi drodzy, więc najpierw eliminujemy wszystkie skiny, które nie są z chińskiego nowego roku, bo tutaj dużo osób pisało, że właśnie nie mają skina z chińskiego nowego roku, więc eliminujemy sobie te skiny. No cóż, nic na to nie poradzę, że oni sobie tak wybrali. Jessie jest z chińskiego nowego roku, bo ona jest za start. Brourstas w skinach, jeżeli się nie mylę, więc można ją zaliczyć. Tutaj odpada Leon i tutaj jeszcze odpadną te dwie postacie, moi drodzy, więc je sobie również eliminujemy. No fajnie, że ten Brock sobie zabrał dwa Power Nie dobrze, niedobrze. niedobrze. Więc mamy cztery skiny, moi drodzy, i co ciekawe, nie ma wirus 8 -bita. Myślałem, że wirus 8 bitów będzie najwięcej, bo mega mi się ten skinek podoba. Ale dobra, mamy te cztery skiny. Najmniej, moi drodzy, podoba mi się ta Jessie. Jest no w miarę spoko, ale najmniej mi się podoba. Mamy teraz top 3. Są to wszystkie skiny, które już nie powrócą do Brawl Stars. I zostało chyba miesiąc na ich kupienie. Więc ja myślę, żebym sobie tutaj wyeliminował... Mmm, Colta. Colt mi się najmniej podoba, zresztą go też nie mam przez to. Mamy Pierożkowego Daryla oraz tego Broka. Oba skiny są mega, mega spoko. Więc jako, że... Obaj mają mniej więcej tyle samo pcharków, bo y, pewnie mają około 30 tysięcy puch tam jeden może 28-30 tysięcy, więc ja bym im dał zawalczyć. Strefa się zmniejsza, więc wywalczcie między sobą. Zobaczymy, który wa z was wygra. Jestem w sumie ciekaw, ok? Brok atakuje. No, jak się strefa zmniejszy, to wygra Daryl, ale Brok tak czy siak ma jeszcze szansę. Zobaczcie, troszkę tam pobijał i udało się wygrać Brokowi. Miał też te dwa parkiuby więc w sumie go to uratowało. Tak myślałem, że również będzie. Ale oba skiny lubię, więc nie chciałem tutaj wybierać pomiędzy nimi, więc wygrał, moi drodzy Brok. A teraz przechodzimy sobie do kolejnej giereczki. Later. Dobra, moi drodzy, więc startujemy z kolejną giereczką. Tym razem klanowicze wybrali, jaki, be, jaką będziemy mieli kategorię i postanowili, że będzie to kategoria skiny za 150 gemów. E, więc ja też nie pamiętam, y, ile kosztował dany skin, więc mogę się tutaj czasami pomylić, moi drodzy. Na pewno wiem, że ten Mortis jest za 150 gemów, bo ostatnio mnie się pojawił w sklepie, dokładnie za 149. Ta Jessie też jest na pewno. Ten Mortis jest chyba za 80, jeżeli się nie mylę. Sali Leon też jest chyba za 80. Tutaj mamy Jessie, ok. Tutaj mamy tego Lona. On też jest chyba za 80, jeżeli się nie mylę. To na pewno nie jest za 150, więc on odpada, moi drodzy. Bodemon jest za 150. Tutaj ten Jin też jest raczej za 150, więc ja bym wywalił tego. Też jakoś super, on nie jest, moi drodzy. Następnie bym wywalił tego lona, bo on też chyba nie za, oś, yy, za 150 gałów, jeżeli się nie mylę. Ale dobra, zostały nam te skinki. Summer Jessie, nie wiem czy jest za 180, czy nie. Za 150 yy, chyba jest za 80, ale no dobra, niech będzie już tak, jak jest, moi drodzy. Najmniej mi się podoba, no właśnie, chyba to Summer Jessie, szczerze mówiąc, więc ona odpada. Następnie mamy tak, mamy te dwie. Mortis, te dwa mortisy mamy teraz, ok. No, bardziej mi się podoba ten mortisek, ale na razie nie będziemy żadnego z nich eliminować, ponieważ ta Jessie jakaś super moim zdaniem nie jest. Więc Jessie sobie odpada. No i zostały cztery skiny, moi drodzy. Zostały cztery skiny. Kogo bym tutaj wybrał? No to. Ewidentnie ten Jinli jest potężny. Ten skin też jest kozacki. Ten też jest spoko. Więc ten odpada, moi drodzy, najmniej mi się podoba z tych czterech. Ciężko mi wybrać, ale wydaje mi się, że najmniej mi się podoba ten skin. Dobos. szczerze mówiąc, on jest niby spoko w lobby, ale tak w giereczce to jakoś kozacko nie wygląda. I mamy Evil Jina vs. Mortisa. Ja tutaj wybieram oczywiście Evil Jina. Jest o wiele, wiele ładniejszy, więc gratulacje, byku. Wygrywasz tutaj drugą giereczkę, a teraz, moi drodzy, przechodzimy już do ostatniej giereczki i ta giereczka będzie bez kategorii. Po prostu zobaczymy, jaki najładniejszy skin wybiorą. Dobrze, a więc startujemy z ostatnią giereczką, moi drodzy. I myślę, że kolejny top model pojawi się dopiero gdy właśnie wyjdą te wszystkie nowe skiny, ponieważ wtedy może być naprawdę interesująco. Szczególnie ten Lord Spike. Ja go po prostu muszę kupić. Od razu, jak wyjdzie, to kupuję Lord Spike'a, bo jak widzieliście pewnie na snich pikach kto go tutaj pokonał? Oj 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 oj, byku, odpadasz. Kto ci kaza? W ogóle nie wiem, czemu oni wszyscy strzelają. No i co ty gość dobra, chłop makika z klanu za chwilę? Nie, no w ogóle XD tak to się nie bawimy. Gość ma kika z klanu, no niestety może jeszcze będzie mógł sobie wrócić, lecz przynajmniej teraz go, nie wiem, z klanu psuje tutaj zabawę, innym jeszcze miał chcia chciał mnie tutaj porobić, więc dobra, z tych wszystkich skinów, moi drodzy, najmniej podoba mi się chyba króliczek Penny, szczerze mówiąc, nie są jakieś super, więc peny odpada, ojoj, tutaj nie niechcący rzuciłem. Więc jakby go porobili, to było spoko, dobra, git. Mm, teraz tak, moi drodzy. Peny znowu, tutaj kiełek, Horus Bo jest bardzo fajny, Mecha, Kruk jest fajny, Witch Shelly. No i ta rouza ta jest spoko, ale jakaś mega super nie jest, więc taroza teraz odpada, moi drodzy. Mm, następnie, kogo bym tutaj wyrzucił? Myślę, że wywaliłbym, szczerze mówiąc, mm, ciężko mi zdecydować, pomiędzy peny a Witch Shelly. Ja bym tutaj wywalił peny. Peny myślę, że jest spoko. Sam mam tego skina, Witch Shelly również mam, ale nie podoba mi się aż tak jak Witch Shelly. Dobra, teraz szelka, Kiełek, chorus, Bo oraz Kruczek, więc tutaj oczywiście szelka odpada. Przed chwilą się zastanawiałem pomiędzy tymi dwoma skinami, więc teraz szelka odpada. Ok, i mamy top 3, moi drodzy. Został Kiełek, Bo i Ciemny Mecha Kruk, więc tutaj. Myślę, że finał będzie prosty, czyli po prostu Kruk versus właśnie y, Horus Bo I moim zdaniem, jako że ten skin jest za 10 tysięcy starpointów, ten jest za 150 gemów, to wygrywa skinek... Oba skinami grałem, moi drodzy. No kurczę, ciężko mi zdecydować, ale mimo wszystko wygrywa Ciemny Mecha Kruk. Ciemny Mecha Kruk mi się naprawdę mega podoba, więc gratulacje dla ciebie, Byczku. Wygrywasz tutaj ostatnią giereczkę. No i to by było, moi drodzy, na tyle z tego top modela z klanowiczami. Jeżeli odcinek Wam się podobał, stawcie łapeczkę w górę, subika na tym kanale, aby nie przegapić żadnego odcinka oraz lajwika bo są one na mojej drodze codziennie. Oczywiście, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Panda, wysyłajcie mi na mój e-mail. Ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.